Hej, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was makijaż wykonany moimi azjatyckimi kosmetykami. Tak naprawdę zawsze malowałam się bardzo zwyczajnie i używałam tylko eyelinera, maskary i korektora. Lecz od ponad roku zaczęłam używać cieni do powiek i uczyć się nimi malować. Inspiruję się makijażem azjatyckim, więc większość kosmetyków są z Korei i z Japonii. Jest to pierwszy makijażowy filmik na moim kanale, więc bardzo proszę Was o wyrozumiałość. Na początek zostawcie łapkę w górę i zaczynamy! Dziś pokażę Wam uroczy różowy makijaż wykonany moją najnowszą paletką od Etude House, Rose Bomb. Jej kolory są inspirowane płatkami róż. Zaczynam od nałożenia podkładu. Najczęściej używam tego od Skin Food z dodatkiem czarnego cukru. Odcień Light Beige. To jeden z najjaśniejszych podkładów, jakie mam. Używam Beauty Blendera z mikrofibry od Juno & Co. Jest to bardzo ciekawa gąbeczka. Można jej używać na sucho i na mokro, ponieważ jest to beauty blender i pędzel w jednym. Podkreślam moje brwi bardzo popularną japońską kredką 3 w 1. Z całego serca mogę ją polecić. Oferuje bardzo wiele odcieni do wyboru. Jest łatwa w użyciu, utrzymuje się przez cały dzień, a ta gąbeczka doskonale wypełnia wszystkie ubytki. Czas na kremową bazę do makijażu oczu od CanMake. Utrwala makijaż i zapobiega rolowaniu się cieni. Nakładam jej tylko odrobinkę. Przystępujemy do makijażu oczu. Dzisiaj użyjemy mojej paletki Rose Bomb od Etude House. Na początku używam lśniącego cienia Vanilla Cream Rose. Rozprowadzam go po całej powiece. Pogłębiam makijaż, dodając cień Rose Beige. Można go użyć również jako róż na policzki. Zewnętrzny kącik oka i dolną powiekę tuż przy linii rzęs maluję cieniem Fresh Rose Red. Teraz wszystko blenduję. Brokatowy cień Aura Rose Pink rozprowadzam przede wszystkim po wewnętrznym kąciku oka.
Jako eyelinera używam Burn Rose Brown. Rozświetlam oko brokatowym cieniem Icing Rose. Nakładam na środek powieki i dolną powiekę. Czas na brokatowy liner od Etude House. Nadaje on połyskliwy i olśniewający efekt. Nakładam go tuż przy dolnym wewnętrznym kąciku oka. Ostatnim cieniem, jakiego użyję, będzie lśniący brokat Spangle Red. Rozprowadzam go palcem na środku powieki. Teraz użyję mojego ulubionego japońskiego eyelinera, Love Liner. Ten eyeliner jest bardzo popularny w Japonii. Oferuje bardzo dużo kolorów, łatwo się nim maluje i trzyma się cały dzień. Tym razem kolor ciemny brąz. Rysuję cieniutką kreseczkę. Kredka z temperówką od Lovely, którą kupiłam w Rossmanie, dobrze się sprawdza na linii wodnej. Podkręcam rzęsy moją uroczą, kompaktową zalotką. Po czym używam maskarę od koreańskiej firmy Misha. Czas na uroczą paletkę Matte Fleur Shading od CanMake. Zawiera rozświetlacz i trzy kolory do konturowania. Delikatnie konturuję nos i żuchwę. Teraz używam matującego pudru od Chanel. Ja ogólnie używam bardzo mało rozświetlacza, ponieważ nie lubię się świecić. Inspiruję się również wyglądem porcelanowych lalek, a one miały matowe twarzyczki. Na koniec utrwalam makijaż mgiełką od japońskiej marki Kose. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój filmik. Napiszcie w komentarzu, co o nim myślicie i czy chcielibyście oglądać więcej takich. Zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmików. Zapraszam również do odwiedzenia moich social media. W tym tygodniu razem z rodziną wybieram się w następną podróż. Na TikToku i na Instagramie będę pokazywać różne filmiki z tego miejsca. Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić na następny czwartek z kolejnym filmikiem. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!